Witaj, drogi widzu. W dzisiejszym filmiku chciałabym powiedzieć parę słów o kwestii odpowiedniego ubioru człowieka, który wybiera się na mszę świętą niedzielną i świąteczną. Skłoniły mnie do tego pewne internetowe rekolekcje, których kiedyś, dawno temu, słuchałam. Głosił je pewien warszawski ksiądz, który omawiał w nich poszczególne przykazania dekalogu. Gdy doszedł do kwestii niedzielnego stroju do kościoła, zapaliła mi się w głowie czerwona lampka i pomyślałam sobie, przy najbliższej spowiedzi wypadałoby się wyspowiadać z tego, że ja osobiście nie przywiązuję zbyt dużej wagi do stroju do kościoła i zdarza mi się przychodzić na mszę świętą w zmiętej, niewyprasowanej bluzce i niewypastowanych butach, bo zbyt późno zaczęłam szykować się do kościoła, albo czułam się zbyt ociężała po obiedzie, żeby jeszcze pucować sobie buty. Stwierdziłam, że warto by przeprosić za to Pana Boga, przeprosić za to, że mogłabym dokładać większych starań, aby na spotkanie z Nim ładnie się ubrać, a tego nie robię. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Wyznałam w konfesjonale swoje niedociągnięcia w kwestii niedzielnego ubioru. Byłam przekonana, że spowiednik zruga mnie za lekceważenie Pana Boga przez nieodpowiedni strój świątynny. Spotkała mnie jednak miła niespodzianka. Nie przejmuj się, że przychodzisz do kościoła w niewyprasowanym ubraniu i niewypastowanych butach. Pan Bóg patrzy głównie na twoje serce, a nie na to, jak jesteś ubrana. Święty Franciszek przechodził większość swojego życia w worze pokutnym. Ten wór był na pewno równie pomiętolony jak to, w czym przychodzisz czasem do kościoła. Uśmiechnęłam się wtedy w duchu, ponieważ poczułam, że mój spowiednik dał mi właśnie doskonały argument, który mogę wykorzystać w przyszłości, gdyby ktoś zwrócił mi kiedykolwiek uwagę na to, że przychodzę nieodpowiednio ubrana do kościoła. A ja wiem, że mój niedzielny styl ubraniowy wcale Panu Jezusowi nie przeszkadza, bo On skupiony jest zawsze na moim sercu, a nie na tym, ile minut poświęcę na wyprasowanie czy też niewyprasowanie danej niedzieli wyjściowych ubrań. Dziękuję Ci za to, dobry Jezu, że w cokolwiek się kiedykolwiek ubieram, Ty przyoblec mnie chcesz zawsze w szatę swej łaski i miłosierdzia. Dziękuję Ci za to, że choć nie jestem godna zbliżać się do Twego majestatu, Ty wciąż chcesz mnie do siebie przyciągać. Dziękuję Ci także za to, że choć nie umiem należycie sławić Ciebie ani zewnętrznie, ani wewnętrznie i nigdy nie jestem należycie przygotowana na bliskie spotkanie z Tobą, Ty nieustannie przymykasz na to oko, obdarzając mnie hojnie darem swojej eucharystycznej obecności. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. Amen.